W czwartek Polska i Czechy wrócą do rozmów o przyszłości Turowa, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Podkreślił, że strona czeska zaproponowała trudny do zaakceptowania kompromis. Kompleks Turów wciąż budzi emocje w relacjach Polski z Czechami. Stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne i to mimo środka zabezpieczającego, jaki został podjęty przez TSUE. Polska wnioskuje o uchylenie tego środka, bo jak mówił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, ma on charakter nie zabezpieczający, a rozstrzygający. Kopalnia pracuje normalnie, zespół elektrowni pracuje normalnie. Tutaj nic się nie wydarzy. Takiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpływać na bezpieczeństwo energetyczne, miejsca pracy. Strona czeska złożyła wniosek do TSUE o kary dla Polski. Na rozpatrzenie czeka też odpowiedź polskiego rządu. Polska wnioskuje ponadto, by wniosek o uchylenie środka zabezpieczającego był procedowany przed wnioskiem o kary. W tym samym czasie, kiedy toczy się spór przed Trybunałem Sprawiedliwości, Polska próbuje znaleźć kompromis z czeskim rządem. Strona czeska dzisiaj zaproponowała, powiedział, trudny do zaakceptowania projekt umowy międzyrządowej i na temat tego projektu od kilku tygodni rozmawiamy, w czwartek wrócimy do tych rozmów. Celem rozmów jest wypracowanie umowy międzyrządowej, która określi, na jakich warunkach Czechy wycofają skargę z TSUE.